Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro oraz Aktor. I witamy was w nowej serii z Nisys. W sumie gry bardzo bliskiej sercu aktorowi, że tak powiem, bo aktor ogólnie bardzo lubi Terrarię. Prawda? 500 godzin, ale są lepsi na tym serwerze Discord, na który serdecznie zapraszam. No, na pewno nie ja, ale okej. No, więc stwierdziliśmy, że w sumie ostatnio Nisys zaczął się dobrze oglądać i tak jakoś przyszło mi na myśl, że może właśnie dobrze byłoby zrobić z tego taką serię na koopie. Skoro na razie Zomboid jest wstrzymany i na razie czekamy na drugi sezon, to myślę, że taka zapka i dziurka może być nawet fajna. Dobra, Nisys na pewno już znacie, bo robiłem z tego 3 odcinki, więc na pewno jest wam znany, przynajmniej osobom, które to oglądały. No ale myślę, że osoby, które to oglądały, również będą chciały obejrzeć tą serię. Aktor, nie będziemy zbytnio przedłużać, tylko po prostu od razu hostuję ja przynajmniej. Dobra. Klikam nowy świat. Muszę sobie zrobić człowieczka. O nie. A nie, czy mój się nie wczyta, jak ja tam będę. A nie, chyba są oddzielnie. Nie, oddzielnie, tak. No, dobra. A da się tutaj zrobić po prostu człowieczka, czy się nie da? Nie da się. Będziesz musiał pewnie zrobić zaraz oddzielnie. No to wiadomo, jaki będzie kolor skóry, jaki będzie. Jakie włosy będą. Tak. Wieski niech mnie nie będzie widać. Ja na szybko sobie robię jakieś tam jakąś postać. Ej, dobra, ja sobie zrobię takie. Będę miał pseudo kocie uszy. Nie, no i skórę to ja chcę mieć jasną. Nie chcę być aktorem. Nie chcę być aktorem. Dobra, już aktor kończy tworzyć postać. Spokojnie, nie denerwuj się. Okej. Jeszcze ja swoją będę musiał stworzyć. No właśnie, więc to trochę jeszcze potrwa, ale okej. Intro będzie najdłuższe. Intro będzie najdłuższe. Nie, no nie podobają mi się te włosy. Było paskudne. O, tak będę wyglądał. Nie no, kurwa. Okropne. Nie chcę wyglądać jak stonka. Dobra, trudno, kocie uszy. Co-op aktor. I tworzymy. Dobra, ustawienia świata. Normalny, tak? I myślę, że będzie spoko. Głód włączamy. Kara śmierci. Bez kary wyrzuć materiały, wyrzuć główny ekwipunek, wyrzuć pełny ekwipunek bez rynsztunku, hardkorowy. I postać pozostaje martwa. Oj, nie wiem. Wyrzuć materiały, tak jak było. Okej, niech tak będzie. Częstotliwość najazdów. Okazjonalnie, standardowo. Nie, to są w ogóle te najazdy. Dobra, 100% wszystko standardowo. Tylko przyjaciele, bez PvP. Dobra, ja już jestem. Teraz jak tam klikniesz host, to tam masz dołącz bodajże do znajomego. Przez Steama sobie dołączam, no? Tak. Dobra, to tylko postać teraz muszę stworzyć, to trochę się zejdzie. Ale wiesz, już coś tu przynajmniej zaczynam robić. O, kolor skóry, o. O nie, już się dorwał do tego. Dorwał się do koloru skóry. No, dobra, wciśnij E, aby otworzyć ekwipunek. Nie pamiętam dokładnie, co tu się robiło i jak się robiło. Drewniany miecz. Rozumiem, że to jest mój ekwipunek, tak? Tak. Kurz pochodnie na ekranie wytwarzania. Zrobiłem. Podejść do starca i porozmawiaj z nim, wciskając sprawę. Ale dobra, to już poczekam na ciebie. Trochę drewna pozbieram. Okej, ale koloru włosów nie da się chyba wybrać, co nie? Da się. Da się? Czekaj. Da się. Dobra, takie będzie, albo... Krowę się da atakować. Wybiłem krowę. Rozpadła się na piksele. Starta się da atakować? Da się, o nie!
Zaatakowałem naszego głównego NPC-ta. Przewodnik wytwarzania, włóż materiał. Aha, czyli to jest coś takiego jak NPC-t w Terrarii. Robak, mikstura wędkarska. Aktor, o, widzę, że mamy te same włosy. To nie było umówione, to nie było umówione. Black and white. O kurde, dobra, dobra, spoko. Oreo. Tak, tylko nam jeszcze jednego czarnego brakuje. Boże, nie wiem, czy muszę tego wyciąć. W sensie... Nieważne. Nie będę tego wycinał, trudno. Dobra. Najwyżej poleci. Poleci ban i tyle. Wytwórz sobie tam pochodnie, pewnie masz samouczek w ten sposób do zrobienia, prawda? Wiem, już to sobie robiłem, no to ale... sobie. No właśnie. Chodzi do tego starego pierdziela. Według starych podań niektóre wyspy mają lochy ze skarbami. Szukam zadania. Jeśli postawisz flagę osady, będę mógł dać ci nowe zadania. Jakieś wskazówki, jeśli chcesz zacząć hodować więcej rodzajów roślin, farmer może ci sprzedać trochę nasion. Osadnicy tacy jak wędka, szczegółowe zwierzęta będą używać swojej profesji w twojej wiosce, świetnie. Ale nie chcę mi coś, wyjaśnij mi coś. Dobra, nie chcę, żebyś mi tam nic wyjaśnił. Dobra, stwórz warsztat, musimy warsztat stworzyć, ten już go kurwa okrada, Boże, aktor. Ale masz tu warsztat, ale mi tu chodzi, bo tu masz flagę, to... Jest flaga, flaga osady. Masz tu flagę osady. Tego kradnę. No faktycznie stanowisko. W sensie ja już to postawiłem, nie? A, to jest twoje. Mhm. Bo w ekwipunku masz tam obok pochodni. Dobra, dawaj, robimy własną osadę, mam dużo drewna. Dobry pomysł. Jak to się tu robi? Popatrz, widzisz, jak ja mam w ręku, czy nie? Mapa bliskiej wioski. Flaga osady, dobra. Osadę będziemy mieć tu. Na razie przynajmniej. Pyk. Do it yourself. Nawet kurde jest osiągnięcie, jak postawisz tą flagę z podobizną NPC-ta z Terrarii. Serio. Normalnie jest skradziony. Dobra. Nie no, chciałem nawet Shiroland, ale tak trochę byłoby nie fair moim zdaniem. Nazwij Deviko. Nie, Spooky Land. Dobra, tylko co teraz? Jak cokolwiek tu postawić, aktor? Tego szczerze nie wiem. Nie doszedłem do tego momentu. Ja też. Ty skończyłeś na tym, że chyba siedziałeś tak. Mam. Dobra, mam to wszystko. Jest zarąbiście fajnie. Tylko nie mam zbytnio drewna już. Ale mam. Mogę pójść pozbierać, czyli w sumie jak to korzeń się z tego śmieje w tym Valheimie. Tak. Aktor, idź po drewno. Aktor, idź po drewno. Wyrzuciłem to chyba, kurde. A właśnie, jakie to drewno? Te takie... Obojętne chyba, wiesz? Nie, właśnie, tu masz świerkową, dębową. A wiem, ale ja zrobiłem przykład ze świerkowego to samo. A, no to czekaj, no to... Chyba nie ma wyboru, czy wyboru, nie ma znaczenia. Nie za dużo, ale coś tam... Dobra. Drzwi drewniane. Zrobiłem. Na razie będziemy mieszkać w takiej klitce. No, jak słoiki w Warszawie. Mhm. Świetnie, postawiłem kurwa torcza, jestem zajebisty. Da się to przekręcić? Nie da się. Nie wiem, jak to przekręcić przynajmniej. O, patrz, drzwi są. No i już to pyk robimy. Zabieramy to. Dobra, tylko później podłoga, nie trzeba tutaj... Zabrałeś mi stanowisko. Tutaj wyrzucić, nie... Czemu? R klikasz. Ja też nie wiem, jak to działa. Ej, stary, coś chce. Widzę w tobie duży potencjał, mój młody poszukiwaczu przygód. Szukam zadania. Gdy skończysz, dostaniesz swoją nagrodę. Dostaniesz sztuczne kły upuszczone przez wampiry.
Dobra, wiem o co chodzi. Zaakceptuj, poszukuję większego zadania. Pierw skończ jedno zadanie. Jak tu się obkręca rzeczy? Szczerze, nie musisz po prostu, żeby wstało, nie? No ja wiem, ale ja jestem pedantem. Jak się obkręca rzeczy? No nie mogę, no. Irytuje mnie to. Jest inaczej niż było. Chyba, że chodzi o to, że zależnie jak stoisz. O kurde, i to jest akurat bardzo mądry, aktorku. Jak to Ferrari jest. No, faktycznie. Ty, na jakieś łóżko by nam się przydało jeszcze, nie? Jest to jakieś łóżko? Jedzenie też by się przydało po czasie. Gdzie to jest? A, tu jest głód. Może ja rozstawię tutaj pochodnie tak? Po okolicy. Dobry pomysł. Dodaj warsztat do osady. Jezu, nie wiem co tutaj się robi. Drabina w dół. Wow, ty, mamy własne zejście. Ale elegancko. Stanowisko pracy, drewniana łódź, to jest nam niepotrzebne jeszcze chyba, nie? Nie, chwilowo nie mamy planu nigdzie płynąć. Aktor, drewno. Chyba już. Zombiaki, czekaj. Pik, pik, pik. A no tak, bo to były zombiaki jeszcze. Ile by się przydało też zrobić? No to z drewna możesz sobie zrobić bez problemu. Wiem. Znalazłem robaka znów. Tylko doszedłem chyba do momentu ze złotem i to tyle. Ej, to trochę żeś nastukał. Aż tak? No. Ja o tym chwilkę posiedziałem. Tak mi się wydaje. No idzie zombiak, uważaj. No jego pał Nowara, no. Ten aktor, ach, ten aktor. Normalnie jak jak wyglądam, normalnie jak na postać. Ścieżka drewniana, podłoga drewniana. Aktor wymyśli, jak postawić łóżka. Potrzebujemy łóżka. Nie podobają mi się te drzwi. One tak nie powinny stać. Tak, aktor, masz rację. Stawia się tak, jak stoisz. Ja wezmę sobie łuk zrobię, bo to się później przyda w kopalniach. O, i kamień. Zrobiłeś kilof już, czy nie? Mhm. Kurwa. Teraz ty mi wyrzuciłeś. Mhm. No, mi jest nie jest potrzebny. Dobra, tylko... Nie wiem, skrzynki to tutaj się da? Da się. Ten NPC to jest bardziej waleczny niż my tutaj obydwoje. On się tam nawala z jednym, z drugim. Jeden mu plecy robi, drugi z przodu. Dobra, moja jest lewa, twoja jest prawa. Dobra, czyli twoja lewa. Tak. Dobra. Sobie to podkładam, ten śmietnik. Chcesz coś jeść? Nie, ale... Znaczy mógłbym w sumie, bo... Wyrzucę ci pięć... Kurwa. No nie, chciałem ci... Dobra, nie masz. Dobra, wyrzuciłeś. Można te krowy trochę poubijać tam. Tylko pytanie, czy ich potem się nie da rozmnażać w jakiś sposób? Właśnie nie wiem, ale... Bo wiesz, jak jest w Minecrafcie? Wiem, ale tego... taka ciekawostka, teraz te zejście do tej kopalni mamy obok lawy. Wiem, bo ja to otworzyłem przed sekundą, w sensie sam stworzyłem. No. Potrzebuję drewna jeszcze. A czy wiesz, niektóre można tak rekreacyjnie ubić? No to decyduj, żeby potem nie było, że nie mamy krów na rozmnażanie. Jeszcze ani jednego zombiaka tu nie zabiłem, no to już całą hordę wytłukłeś. Ja nadal uważam, że najlepszy to jest NPC. No, na pewno lepszy od nas, to fakt. Jak ścinasz, to potem zasadaj drzewka.
No faktycznie, no masz 26 sztuk. 126 sztuk? Sadzonek. No i ja tyle miałem, dlatego teraz zaczynam sadzić. Tylko... Potem się obudzimy bez drzew. Tak, tylko trochę trzeba sobie pozostawiać. Czemu? Bo to chyba do pochodni tam potrzebne jest... Sadzonki? Albo do czegoś tam jest potrzebne, nie? Teraz ci powiem. Ty faktycznie... Kłoda i sadzonka. No, ty, aktorku, no. Nie pomyślałem o tym. Dobra, tyle w sumie wystarczy i... Ja sobie jeszcze tylko zrobię strzały i możemy iść do lochu. Ja już tutaj odwiedzę kopalnię. Poczekaj na mnie! Ale ja trzeba doświetlić. Jak schodzimy, to schodzimy razem, amigo. Drzwi byś zamknął, a nie. Jak się robi strzały? Strzały to musimy mieć kamień. Mam kamień. Masz? Mhm. Podchodź już do... A jest, dobra, wiem, widzę. Ja już tutaj czekam. Idę. Wow, blisko lawy, naprawdę. Ruda tańczy jak szalona, jak w mojej maździe. Już wiesz, jak będzie tytuł filmu. Ruda tańczy jak szalona? Mazdashira? No, oczywiście. Uważaj, pułapka chyba jest. Wiem. O. Co tam żeś wydropił? Tajemniczy portal wzywa wzmocnionego potwora, nie. Zwinny zwój znikania, zwój przywołania. I precyzyjnie lśniący pas. Kurde. Cheater. Dobra, założone. Jak się crafting włączało? Ekwipunek i po prawej masz. Ale jak się ekwipunek włączało? No właśnie. Tak mi coś nie pasowało. Żelazo. Mi się ten tajemniczy portal nie podoba, bo już mam go dwie sztuki. Nie wiem, czy to nie jest do przywołania pierwszego bossa. Już mamy dwie sztuki. Sorry. Gwiazdki ninja. Dobra, może tak ty eksploruj jedno, ja będę eksplorował drugie. Tak, żebyśmy sobie nie wchodzili. Ja tylko tutaj rudę miedzi zbieram. Wskazane narzędzie żelazne. Nie wiem, po co to. Jakieś monety poznajdywałem. Kurde, jakie one są irytujące, te strzelające gnoje. No jak to, mam TNT? Przyda się? Zawsze i wszędzie. Ale to poczekam, aż zrobimy własne domki. Fragment mapy mi wydropił. A, to kawara trzeba zaprosić. Na fragment mapy? Nie wiem. Na wysadzenie. TNT na wysadzenie tego kawara bazy. O, wampir. Warymy są mocne. Właśnie widzę. O kurde, ile was tu jest? Trochę ich tu 37 HP mam! Nie! Ty się tyloma martwisz, ja mam 7. Dobra, ale na mnie łucznik leci. Kurwa, żeś... Naprawdę, żeś go... Aktor, jak dostanę, kurwa, tym okresem, to mam przejebany. Przeżyłem. A ty? Ja w tej ucieczkę robię. Gdzie jest ten prewon? Padniesz. No, ale zabiłem. Kamienna płyska naciskowa i coś jeszcze, tajemniczy portal. A bo wszystko ci wyleciało. Już idę po to. Dosłownie wszystko. No właśnie w tym jest problem, że gdzieś pójdziemy za daleko, to mamy już po itemach. No jak zginiesz, to na pewno.
Trzeba się uzbroić lepiej. Albo może sobie z shurikanów pokorzystam. Właśnie ja to teraz robię. Nie są złe. 17, 23 warą. A ja już wiem, czemu ja spotkałem wampir. Tam jest cmentarz pewnie. No i to otwarty. Ja zabiłem wampira przed sekundą i to nawet tak easy. No bo na daleko, w sensie zasięgową jest... znośnie. A, tu jest cmentarz, dobra. To jakieś dziwne mobki coś wzięły i uciekły z tym. Złoto. Możliwe. No i jest cmentarz. Ja idę z daleka od cmentarza, nie chcę mi się tam... Bo już mam pierwszego zgona. Grave Digger, osiągnięcie mam. Uhuhu. O nie, nie, nie! Otwórz, co tu wydrapiło? Trumna. Pochodnie, mikstura zdrowia. O, miksturki zdrowia mam. Nie musisz, że to jest skrzynka. Nie. Więcej shurikenów. Słyszałeś ten wybuch? Nie. A, to dobrze. To jest zaawansowany krwisty bełt. Materiał do wytwarzania. Magia! Dlaczego taka ekscytacja? Bo to wali krwią. Tak jak wampir. A, w sensie taki item znalazłeś? Mhm. Uczestny zwój zaklinania? Enchant do broni. Dobra, idę zrobić piec. Już? No ile to kamień? W sensie, że już masz tyle surowcy? Nie, ale chcę gdzieś to tu postawić, nie? I po prostu, żeby... Dobra, wezmę to inaczej postawię, bo utłuczesz. Rob wędrowny kupiec przywodzą z Pokiland. Tylko one spieprzają, dziady. Dostaw to. Ty, to jest samonaprowadzające chyba. Ej, fajne to jest. Lubię samonaprowadzające perki. Jakby co tutaj w moim piecyku się tam przypala mieć, to... Spoko, spoko. Na razie i tak chyba nie mam tyle surowcy, żeby cokolwiek jeszcze zrobić. Znaczy ja też nie, ale po prostu sobie wracam odłożyć i... Bo boisz się o córkę po prostu. Wiem mysz. Ej, dobra, będę magiem w tej grze chyba. Przynajmniej do czasu nie znalezienia lepszej broi. Z broni, przepraszam. Zwój przywołania znalazłem jakiś. Też nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak zabić tego biegającego skurczysynka. On jest za szybki dla mnie. Ja w sumie wrócę się do bazy i zrobię sobie strzały. Okej. Szukam tu szczęścia. Topka złota. No i też znalazłem tajemniczy portal teraz z zombiaka. O! To było bliskie. O, znalazłem i ja skrzynkę taką jak ty. Jeszcze się muszę do niej dostać. Też nie jest takich obsiop.
Jakiś wędrowny kupiec. Masz kasę w ogóle? Kupiłem mapę lokalnych piratów. Dobra, ja się muszę dostać do tego miejsca jakoś. Da się to rozwalić? To glina jest tu. Kurde, ile mam wampirów tu. O kurde, no może być nieciekawy. Jeszcze kurwa, ile tych goblinów tu. Ale mam przejebane. O, ile ich tu było. No jeszcze mogę paść. Jestem na hita. Ale chyba przeżyłem. Łatwo nie było. Dobrze, to są potki w tej grze. Biegnij! No i się robi niefajnie. Bardzo niefajnie. Dojście 8 HP mam. Nie dadzą mi skurczysynki wziąć tej skrzynki, no. Nie wzięły na mnie, cholera, nie wiem. No i dobrze, tu naprawdę potki są. Dobra, mam trochę skrzydła nietoperza, nie wiem do czego to nawet jest jeszcze. Ale za chwilę pewnie się dowiem, gdzie ty w ogóle jesteś? Tak szczerze, bardziej na lewo od... No, ale tego... jesteś w podziemiach, tak? Mhm. Muszę się dostać do tych skrzynek, no nie odpuszczę ich. Tam jest tyle wampirów. Naprawdę, to jest po prostu porażka. Co chwilę wylatują po trzy. A jeszcze zombiaków. I tak kurwa unikasz tego wszystkiego. Po prostu dramat. Po prostu dramat. Moje czwarte podejście chyba. No i znów naprawdę, no więcej wasmatka tu nie ma. I znów dwa. Czy tam jest ich nieskończoność, czy mi się wydaje? Nie. Tych wampirów jest to chyba nieskończoność. Dwa do jaja, aktor. Dwa do jaja. Ale jak się wychodzi z tych wagoników? Dlatego to ci nie powiem, bo nie wiem. Bo przez przypadek wszedłem do wagonika. No. I właśnie przez to umarłem. Dwa do jaja. Jo, byłoby jeden do jaja, ale jest dwa. Bo ten... Ale jest dwa. Dobra. Dobra. Chyba oświetliłem ich wystarczająco, żeby móc wejść tutaj. To są, bo idzie też było, tak? I... A potem to ja umierałem faktycznie, masz rację. Ciekawe jak będzie w drugiej edycji. A to już zobaczymy. To już zobaczymy.
bo serwer jest jeszcze planowany. Znaczy jeszcze jest w trakcie produkcji, że tak powiem.